Cześć! Dzisiaj Wam pokażę, jak łatwo i szybko możemy sprawdzić żywotność naszej baterii w laptopie. No dobra, oczywiście odpalamy komputerek. I teraz nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu sobie wejść w tą lupę, otworzyć wiersz polecenia i wpisać taką magiczną komendę jak power cfg / battery report. Enter. I teraz tutaj mamy informację, że raport został zapisany w takim oto miejscu. Także przechodzimy teraz, wyłączam wiersz polecenia i przechodzimy do wygenerowanego raportu. W tym przypadku dysk C, użytkownicy, user i battery report. I tutaj, moi szanowni Państwo, uzyskamy wszelkie informacje na temat komputera, czy też właśnie baterii. I przejdziemy sobie do jednej jakże ciekawej zakładki. No tutaj mamy bardzo dużo przeróżnych, jak sami możecie zauważyć, danych na temat użytkowania tejże baterii. Mamy tutaj całą historię użytkowania od początku. I tutaj, moi drodzy, jest to właśnie jakże bardzo ważna zakładka. Battery Capacity History. Teraz tak, Full Charge Capacity, czyli maksymalna tutaj, że tak powiem, pojemność, jaka została zarejestrowana w przypadku realnej pojemności, którą producent tutaj zadeklarował, ale spójrzcie, jak tutaj to wszystko z czasem będzie nam spadać, jak możecie zauważyć. Także tak, bateria traci na pojemności. I tutaj właśnie dzięki tym informacjom możemy sprawdzić właśnie realną pojemność naszej baterii. Tak jak mówię, dzięki głównie tej kolumnie. Spójrzmy. No wiadomo, że to kupę czasu jeszcze zejdzie, zanim ona całkowicie wysiądzie. Jest jeszcze praktycznie nowa. No i co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj jeszcze mamy jakieś dodatkowe informacje. Także wystarczy po prostu wygenerować taki raport i wszystkiego się dowiemy. I to by było na tyle z mojej strony na dzisiaj. Będę się z Wami żegnał. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.